Szpitale tczewskie zakupiły dwie nowe karetki pogotowia ratunkowego, w tym jedną za środki uzyskane z Ministerstwa Zdrowia dzięki wsparciu wojewody pomorskiego. Prezes placówki informuje, że powiat tczewski dysponuje jednymi z najlepiej wyposażonych karetek w województwie pomorskim. O obietnicy wojewody pomorskiego na temat przekazania szpitalom tczewskim nowej karetki po raz pierwszy informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Po upływie kilku miesięcy obietnica została dotrzymana. Szpital otrzymał jedną nową karetkę, a drugą zakupił z własnych środków. Jeden samochód to jest samochód Renault, karetka Renault, którą zakupiliśmy ze środków Unii Europejskiej, z Ministerstwa Zdrowia. Kwota ponad 500 tysięcy, 530 bodajże tysięcy. Częściowo w tym było wyposażenie. Natomiast drugą karetkę, która stoi za mną, Mercedes, kupiliśmy z własnych środków i za tą zapłaciliśmy 290 tysięcy. Te karetki są wyposażone identycznie jak poprzednie. Z dofinansowania kupiliśmy nowe respiratory, ale to już w zeszłym roku. Także wszystkie karetki obecnie są wyposażone. Myślę, że mamy jedne z najlepiej wyposażonych tu zespołów w województwie pomorskim, bo mamy takie rzeczy, które nie są wymagane, są dodatkowo punktowane, jak krzesełka kardiologiczne z płozami, które same zjeżdżają ze schodów i nie wymagają takiej pracy ratowników medycznych. Mamy też sprzęty do ucisku klatki piersiowej, które są również jako sprzęty dodatkowo oceniane, a nie wymagane. Też pomagają przy zatrzymaniach krążenia pacjentów i też pomagają ratownikom w walce o życie pacjentów. Także myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o ratownictwo, to jesteśmy jedni z lepszych. Albo no może tam na drugim, trzecim miejscu, albo może nawet bliżej w województwie pomorskim. Iloma karetkami łącznie szpitale tczewskie dysponują w tej chwili? Jeżeli chodzi o kontrakt, to mamy cztery karetki plus jedna. Mówię plus jedna, bo ta jedna to jest karetka dodatkowa na Tczew i jest ona, decyzja wojewody jest, że będzie funkcjonowała do końca lipca. Walczymy o to, żeby ta plus jedna była przedłużona przynajmniej do końca roku albo została tutaj z nami na zawsze. Natomiast jeżeli chodzi o pojazdy, to mamy pięć praktycznie nowych pojazdów. Trzy karetki Opel Vivaro, które zostały dwie kupione z dofinansowania Urzędu Miasta Gminy Miejskiej Tczew. Jedna karetka kupiona była z naszych pieniędzy i dwie karetki, które widzimy za nami. Także tak naprawdę najstarsza karetka, która jeździ obecnie w systemie, ma 1,5 roku. W tym roku na całym Pomorzu pojawi się łącznie 11 nowych karetek sfinansowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Oprócz Tczewa dotyczy to także szpitali w Kartuzach, Gdańsku, Człuchowie, Gdyni i Sztumie. Koszt tej pomocy wynosi ponad 5,5 miliona złotych.